Siema na wszystkim, z tej strony Monia z kanału Flamme Zieger. Słuchajcie, jesteśmy właśnie w drodze do Świnoujścia, do Międzyzdrojów. Jedziemy na turniej, jutro tańczymy, także fryzurka już jest. Fancy, zatrzymaliśmy się tutaj na stacji. Będę miała efekty specjalne. Zatrzymaliśmy się na kawkę i na kanapeczkę. Zaraz wam pokażę ekipę, która już jest uwalona. To nie wiem, czy to korzystne będzie. Cześć. Proszę bardzo, jest Ewcia, jest młody. Arek już się uwierdzielił i Michael, no, jak zawsze, jak je. Ciasto i kanapeczki, jest ciasto, jest kawka, także zaczynamy tak naszą podróż. Yo, yo. My, o kurde, zaraz sobie zepsuję fryzurę. My dotarliśmy właśnie do Świnoujścia. Byliśmy w Międzyzdrojach, bo w Międzyzdrojach mamy nocleg, ale nie ogarnęliśmy jeszcze noclegu. Boże, jak śmiesznie wyglądam. Idziemy teraz, słuchajcie, na prom. Jedziemy do Arka Mamy. I oni tam właściwie nocują, także sobie zwiedzimy przy okazji też i Świnoujście. No i musimy znaleźć jeszcze jakąś lokalizację, gdzie coś zjemy po prostu, bo już wszyscy są głodni, przez to są nerwowi, także koniecznie musimy coś zjeść. Czy jest ostrość? Może i będzie, nie? Słuchajcie, idziemy promenadą. Przejść po promenadzie. Czy do jakiegoś celu? Jakiś cel mamy? Nie. Idziemy drogą. Drogą. Przez park. Idziemy drogą przez park? Patrz, już nie łapie nas. Dziad. Nic nie widać. Kamerę musisz przetrzeć. O, widzisz? Nie, on właśnie nie łapie ostrości. Słuchajcie, idziemy drogą na promenadę. Lepiej to brzmi? Lepiej. A już nie jesteś na promenadzie? Ja nie wiem. Arek tutaj. Nie, jeszcze nie. Arek jest przewodnikiem. Także pojedlim, popilim. To może być długa wycieczka. No i tak to, o, jest to całkiem. Jest. Teraz jakby mnie wiało, nie? Albo jestem cieplej ubrana, więc jedno z dwóch, idziemy kupić magnesy przede wszystkim. Ja wyglądam, o, proszę. I jagrawki. O! Człowiek na turniej jedzie i o, co? Krosty, wygląda jak Quasimodo. Po prostu. Tragedia. A tu mąż mój. Ja nie wyglądam. Nie przemyślałam tego, zdarza się. No a tutaj ale znacie ja już. Wyskoczyło to na głowie na czoło. To korona. To korona. Jest dzik. Widzicie dzika? Ojoj, no oni uciekają się, bo ją dzika w ogóle. Patrzcie, nie, w ogóle kabeka. Ojej, ale słodziaśny. A słodziaśny, no? No wiesz, że to atakuje, nie? Jesteśmy prawie, już prawie na plaży. Może dziś nie wyglądam jakoś. Nie upadł głowę, jakbym miała. Będę miała pewno pijaków w balerinach, ale to nic. I jestem straszliwie zimna. Mimo, że ubrałam już bluzę i pożyczyłam skarpetki zielone do balerinek, bo mam pierwsza klasa. Ale mówię, nie, no idziemy zobaczyć zachód. Mam nadzieję, że nam się uda. Że zaraz wam pokażę te krajowe widoki. Jesteśmy już w Międzyzdrojach, taki mini room tour, mamy balkon, łóżeczko, proszę bardzo, Michael, proszę bardzo, otworzy drzwi. Ale do szafy? Nie, no tam. Te drzwi.
bardzo. Mini łazieneczka. Jest, wszystko jest. Jakiś ładny guzik. O, do malowania będzie dobre. Super, siemano. Cześć wszystkim, my już jesteśmy na turnieju w szkole podstawowej, właściwie na sali w szkole podstawowej. Słuchajcie, fryzura od wczoraj się trzyma, trochę Michał mi teraz w tańcu przywalił. Muszę wyłączyć tutaj to. I tak to wygląda, słuchajcie, makijaż wyszedł mi. Tak, już jestem po próbie parkietu, więc jestem też czerwona. I makijaż wyszedł mi wyjątkowo bezproblemowo, także jak nigdy, i oby też takie tańce mi poszły. Próba parkietu za nami, słuchajcie, całkiem fajnie nam to wszystko wyszło, więc mam nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej. I, no i co, planuję dać sobie wszystko wyjątkowo, jestem spokojna i oby to był dobry znak, bo ostatnie mistrzostwa to ja leciałam na tabletkach uspokajających, także grubo, już tak nie powinno być. Bo przecież to jest moja pasja i mam czerpać z tego radość, więc mam nadzieję, że teraz to już będzie tylko lepiej. No i cóż, kochani, zaraz się stroję, nie wiem, czy jest prezentacja par, czy nie, ale jeśli nie, to tańczymy gdzieś tam za niecałą godzinkę, czy już godzinkę, więc będę już gotowa, to też zawsze spokojniejsza. A potem człowiek spocony, to wiecie, szybko wszystko się klei i ciężko ubrać i jest niepotrzebna nerwówka. Jeszcze oczywiście dojdą usta czerwone niestety, których no nie lubię, wolałabym brązik jakiś taki neutralny, ale to parkiet rządzi się swoimi prawami i musimy być widoczni i zwracać na siebie uwagę. Nie ma tutaj, wiecie, cichaczem po kątach gdzieś tam tańca, tylko lecimy, lecimy ostro, żeby być zauważonym. Tak jest. Także zaraz się przebieram. Trzymajcie za nas kciuki. Ładne te czerwone właśnie. Ładne, nie? Siema kochani, my już jesteśmy po jednym i drugim, w sensie po standardzie i po łacinie. I powiem wam, że wybraliśmy. Mamy dwa medalki. Dwa pierwsze miejsca, także superowo. Jakoś tak całkiem fajnie nam poszło, nie? Całkiem fajnie, całkiem bezstresowo. I wam pokażę, co dostaliśmy w ogóle. Michał, może ty nagrasz, co? Chodź, pomożesz mi. Pochwalcie się właśnie. Kasia mówi, jak nagrodę w tamtym dniu? Ja to mówię, nawet jeszcze nie patrzyło. Rejstopy? Noteczka do spania. O, siadaj. I co? To jest akurat chyba jakiś żel. Lorola? Tak, żel jakiś. No to żel to się przyda, zwłaszcza dla Michała, chociaż dla mnie też, czemu nie? Stopery do uszu. Takie rzeczy? Zestaw do spania masz. Zestaw do spania, tak. Zabezpieczyć przed snem, proszę bardzo. Żelem. Później maseczka na twarz. I tutaj coś dostałam. Słuchajcie, nie wiem. Lądry, grupa internacjonalna. Dwa cienie, słuchajcie. Będzie to jeździć na TikToku. Jest jakiś TikTok. Ja zalałam, słuchajcie, zalałam ten sukienkę Pepsi sobie. Użyłam Pepsi. Jaką sukienkę? Czerwoną do łaciny. Ale słuchajcie, słuchajcie, i te kule do kąpieli. Nie, skrab, no, ze skrabem. Te kolejne kuchy masz, to będziesz miał łaciny. Ten skrawkowy. A gdzie możemy mówić się ustawić z tym malowaniem? Albo tam nie będzie. No, to jest jakieś takie. No, super, fajnie. A Michał, co dostałeś? Patrzyłeś? Co? Michał, patrzyłeś, co dostałeś? Nie. Żel widziałem faktycznie z dziaj znowu. Czy ty masz takie... Tak? Tak, tak. Michał dostał z dziaj żel, to on się cieszy z tego. Oczyszczałem tego twarzy. I tego energy drinka, można go zaraz spić. Ja na nie senior, na senior nie, jeden? Nie, chcesz? Nie, ja spiję, żeby mieć więcej mocy. To geniny dostaw następny, a ja tak nienastępny. No to jest co, jakiś czapka. Czapu czapkę dostałeś. Zobacz, będziesz mógł sam pochodzić w tarce czarnej. Proszę, no i takie oto suweniry, słuchajcie. Wiadomo, że kończymy nie dla nagród, ale dla samej satysfakcji dla siebie. No i to teraz maluje Ewę. I lecimy coś zjeść. Także odzywamy się potem. No, jesteśmy w jakimś burgerowni. Teraz się nazywa, jak się nazywa? Burgerownia po prostu, prawa burgerownia. I ja odnieśnię burgera, tylko kolecika drobiowego z kubkami z batatów. I zobaczcie, jaki to jest ogrom. Porcja jak na naszej dwójki, nie? Słuchajcie, tak. Tak, zostawię ci na jutro. No, a ja mam wziąć sobie sałatkę. Co? Pan popyt. Masz, pokaż Ewę, pokaż sałatkę.
Wszyscy w telefonach siedzą. Ja nie. Tak, to jest właśnie wyjść na jedzenie z ludźmi i wszyscy w telefonach siedzą. Ja mam i zdjęcia przysłałem. No właśnie, wymówki, wymówki. A mi robię sobie burgera, także sobie. Michał i jego burger. Wygląda pysznie, nie? Tak. Mogę już jeść? Zobaczymy, czy przebije ten gnieźnieński. Mogę już jeść? Tak, możesz. Będziesz mnie nagrywać? Nie. Magnesiki, słuchajcie, kupione. Filiżanka dla mamy też znaleziona. Także tak, idziemy na molo i na Aleję Gwiazd. O, tu jakie fajne magnesiki. No, może się pośpieszyłam. A swoją drogą wam powiem, że zarówno burger, jak i to ten mój kolacik były super. Frytki z batatów bombastyczne, ale także jak tu będziecie, to polecamy ten lokal. Ale nadal Michał podtrzymuje tu zdanie, że w Gnieźnie jednak burger jest najlepszy. Także jedźcie też do Gniezna, ale tutaj też fajnie zapraszamy. Jakaś szyborka pewnie. Widzicie, Cecyja? Same gwiazdy w tej alei, faktycznie. Nie, tak, zobaczymy, czy jesteś King Bruce Lee, proszę bardzo. A, widzisz. Proszę cię bardzo. No i co, nadajesz się? Nie, jestem za mały. O, właśnie, widzisz. Krzysztof Tynis, dawaj Krzysztof Tynis, to mi się okaże, że właśnie z takim Timonem. Proszę bardzo. Będę, ale też wielką. No, proszę cię bardzo. No, widzisz, czy jesteś Krzysztof Tynis, jak się z tym czujesz? Czekaj, za mało. Jak się ułożyłem, to jest za małe. No nic nie widać, dlaczego nic nie widać? No i tak można, a nie tam ręce. No co, nie żyje już, że ma taką gwiazdę? No, i na koniec Alei Gwiazd jest kibel. To jest chyba taka metafora. Słabo. Tego wszystkiego. Ale gdzieś kibel musi stać. No ale na końcu Alei Gwiazd, kibel, naprawdę. Smutek? No taki trochę, wiesz, brak szacunku, że gówno na końcu. No. Ewa Kasprzyk też lubię. Kasia Skrzynecka też lubię. Ktoś to zamiast. Cygowski, poczekaj, Cygowski ma dużą rękę. No dawaj, dawaj, szyłusz. No dobra, weź, nie bądź. O Boże, stymuj. Nie jest tak źle, ale za luźna, nie? Bo piasek. Widzicie, era parawanów nadal u nas jest na topie. Ale ludzi sporo wam powiem. Są wariaty. Jak dla mnie to za zimno. Jak dla mnie to za zimno. Jakiś szalik jeszcze bym ubrała i byłoby gites. A tam jest jakiś ląd, tak? To wam pokazuje to molo. Słynne. A co to tak zakręca, że to tam jest? Arek, wejście na molo jest płatne? No, orientujesz się? Płatne? Ale czy płatne? Czy płatne, to nie wiem. A. Będziesz miała nagrane, to główne ładne wejście. Ładne. Co molo złapałaś, mogę ci jeszcze zdjęcie zrobić i wracam. Za to nie dawaj okiem. Dobra, działa. No walczysz. No dobra, walczy. Ale Arek weź tak. Dobra, ja nagrywam. Spokój. No ile? Ile? Ale bambiczek. Trafiłem w bok. Jeszcze raz. Pan nasz palec. Ale na noc. Jeszcze.
po ogłoszeniu wyników standard pierwsze w Senior Open. Łacinie piąte na ostatnim miejscu, więc Łacinę musimy podszkolić, ale standard wymiata, także super, superowo, bo no ja nie sądziłam, że to będzie pierwsze, także jestem mega zadowolona. Później wam pokażę, co tutaj dostaliśmy za nagrodę, a teraz idziemy się przebrać już i odpocząć. Zacznijmy na imprezę dalej, żeby nie było, ale już w butach na płaskiej podeszwie.